Pan Bóg daje nam to wszystko, o co prosimy, ale także daje nam te dary, które według Niego potrzebne są do rozwijania Jego Królestwa, a które my w sposób lekki i łatwy moglibyśmy wprowadzić w nasze życie. Ale to nie oznacza, że te dary tak przychodzą, o, już mamy, już możemy robić, możemy nawet z tego powodu ucieszyć się, czy postawić sobie pomnik. Te dary muszą być wprowadzone w nasze życie. I dlatego dzisiaj prorok Izajasz mówi, trzeba zaprawiać się w dobrym. To znaczy trzeba przyjmować te dary, trzeba je rozwijać, trzeba je modyfikować w zależności od kontekstu, w którym one występują, ale jedno jest pewne. Pan Bóg to, co obiecał i nawet więcej nam daje, ale bardzo często my nie jesteśmy otwarci na te dary, ponieważ się nie zaprawiamy, ponieważ myślimy, że dary Pana Boga działają automatycznie. Zmówimy modlitewkę i już dary są takie, którymi można po prostu obdzielić pół świata. Trzeba się zaprawiać w dobrym i wtedy te dary, ich moc, ich siła, ich wielkość, mądrość zawarta w nich zostanie uwolniona i będzie służyć innym ludziom.